Elon Musk kim jest ten człowiek? To jeden z najbogatszych ludzi na Ziemi i nowy właściciel Twittera. Jest prezentowany jako super geniusz technologii i biznesu, a jego działalność medialna um, zapewnia mu olbrzymią ilość fantastycznych wielbicieli. No ponieważ jako jeden z nielicznych miliarderów na tym świecie zachowuje się jak normalny człowiek, robiąc wywiady z cygarem w ustach lub rozpowszechnia śmieszne memy wszędzie w mediach społecznościowych. Znany jest także z różnego rodzaju inspirujących wypowiedzi, ale także i kontrowersyjnych, medialnych ataków. Wszystko to pomaga Elonowi Muskowi stać się jednym z najbardziej lubianych miliarderów. Stworzył on taką iluzoryczną reputację prostego człowieka pochodzącego z ludu. Ale jak później wam pokażę. I jak spojrzymy dokładnie na historię życia tego człowieka, to znajdziemy dużo zagadek, bo to, co Elon Musk robi, a to, co Elon Musk mówi, to dwie różne rzeczy. Jego sukces jest olbrzymią sztuczką medialną. Sprzedał opinii publicznej. Swój obecny wizerunek w taki sposób, aby uzależnić ją od jego produktów, które tworzy. Zobaczcie, praktycznie nigdzie nie znajdziecie w tej chwili reklamy Tesli, na przykład, czy żadnych innych produktów robionych przez jego zakłady. A to dlatego, że stał się. On sam, taką chodzącą reklamą wszystkich firm, które, którym, których, którym dowodzi, nie płacąc za to ani grosza. W tej chwili stał się chyba jednym z najbardziej rozchwytywanych ludzi na świecie, który jest potentatem technologicznym bez wątpliwości, który. Zyskał szczególnie zagorzałych fanów, um, przedstawiając siebie przez ten cały czas jako geniusza z wielkimi pomysłami um, rewolucjonizującymi przemysł motoryzacyjny, czy też medyczny, czy też kosmiczny. Ale tu trzeba by zatrzymać się na chwilę. I wyjaśnić kilka autentycznie ważnych rzeczy. Jeśli zaczniemy mówić o nim jako super geniuszu, mistrzu technologii i biznesu, to musimy trochę wniknąć w kilka szczegółów. Elon Musk nie założył Tesli ani PayPala, ale dołączył do tych firm po skomplikowanych fuzjach inwestycyjnych. I oczywiście nie wynalazł samochodów elektrycznych, ani nie skonstruował też rakiet, które SpaceX wysyła w kosmos. Ale to dla wszystkich, którzy interesują się technologią, powinno być oczywiste. To nie znaczy też, że Musk nie jest zdolny. Stał się jednym z najbogatszych ludzi na Ziemi. Dzięki inteligentnemu inwestowaniu i nawiązywaniu kontaktów oraz zastanawianiu się kiedy i gdzie skoncentrować swoją uwagę i pieniądze, założył i współtworzył firmy, które stały się bardzo, bardzo cenne. Pomógł też wprowadzić Teslę w to, czym jest dzisiaj. Potrafi też wyciągnąć od naukowców czy też inżynierów, którzy z nim współpracują, maksimum informacji i korzyści. I nie oznacza to jednak, że Elon Musk jest szczególnie dojrzałą lub mądrą osobą. Jest po prostu bardzo, bardzo bogaty i bardzo mądrze ustawił się w świecie oligarchów finansowych. Ale nie jest to żaden geniusz, jak na przykład prawdziwy Nikola Tesla. Um, wygląda na to, że um, Elon praktycznie realizuje dokładnie globalistyczny plan, jaki obecnie funkcjonuje. Ale dla publiki pokazuje się, że wszystko, czego dotknie, zmienia się no, w diamenty, w złoto. A teraz po kupieniu Twittera broni, no, niby wolności słowa. A tak naprawdę wszystko, o czym mówi, i wszystkie produkty wychodzące spod jego igły, są wprost wyjęte ze scenariusza globalistów. A nasi globaliści nie dążą do wprowadzenia wolności słowa. Elon Musk jest właściwie współczesnym Tomasem Edisonem, który kradł pomysły innych i marketingował je jako swoje. Elon Musk nie jest geniuszem, tak jak wspomniałem. Jest um, delikatnie mówiąc takim oślizgłym biznesmenem, z talentem do przypisywania sobie pracy innych i tworzenia kultu jednostki. Jak już mówiłem, Elon Musk. Um, nie jest założycielem Paypala, nie jest założycielem Tesli. Żaden z jego pomysłów nie jest rewolucyjny. Cała jego um, estetyka do um, fałszy, takiego fałszywego futurytyzmu bez treści jest, jest wręcz przejrzysta. Jego na przykład plany kolonizacji Marsa są w najlepszym razie przesadzone, a w najgorszym po prostu oszukańcze. Nie jest samowystarczalny w żaden, w żaden sposób. Tworząc Neuralink czy SpaceX, nie miał on pojęcia o podstawach nauki, które no, dotyczyły tych właśnie biznesów. Nie wspomnę też o tym. Jak zawyżone są ceny akcji Tesli, ale to globalistyczna sztuczka w ten sposób popierają właśnie swoich. Każda osoba zainteresowana rozwojem nauki była kiedyś no, zafascynowana, jeszcze niedawno zafascynowana jego projektami, ale nie da się już dłużej tego oszukiwać, wkładać do, do, do schowka. Każdy inżynier, który z nim współpracował, nie znosi Elona Muska. To dlatego, że on przepracowuje swoich inżynierów, zaniża im wynagrodzenia i kradnie ich pracę. Thomas Edison płacił kiedyś gazetom za pisanie o nim pozytywnych rzeczy. Elon Musk płacił kiedyś mediom społecznościowym za publikowanie miłych rzeczy o nim i o jego firmach. Ale teraz już nie musi, gdyż stał się super gwiazdą medialną. Nie jest aż tak dobrym złodziejem, jednak, nie ukradł niczego tak rewolucyjnego powiedzmy, takich rzeczy rewolucyjnych, które ukradł Edison. Kiedy zastanowimy się nad technologiami, które Musk przypisuje sobie, żadna z nich nie jest tak naprawdę imponująca. Samochody elektryczne, weźmy pod uwagę, były już na początku XX wieku, tu na Manhattanie było więcej w tam 20 latach samochodów elektrycznych niż, niż na silnik spalinowy. A baterie, te słynne Tesli, one są w miarę dobre, jeśli popatrzymy na kilkadziesiąt lat do tyłu, ale są dalekie od tego, co jest potrzebne do zastąpienia tradycyjnych samochodów benzynowych. Um, zbudował taką to całą infrastrukturę ładowania baterii dla Tesli um, ale dla tych elektrycznych oczywiście Tesli. Um, ale on to zrobił tylko po to, żeby stworzyć dla siebie monopol, który teraz na szczęście no, już jest szybko uh, no, usuwany, wyprzedzany przez uh, ogólną infrastrukturę ładowania przez inne firmy, ponieważ ludzi tak naprawdę nie stać na, na Teslę. W praktyce wynalazł zbyt drogie samochody. Elektryczne, na które stać tylko jego ogłupionych e, zwolenników. A weźmy te rakiety wielokrotnego uż użytku wystrzeliwane przez no, SpaceX. E, no, tu można go pochwalić trochę za tą innowację, ale tak naprawdę nie rozwiązuje to żadnych problemów logistycznych, e, które. E, no, Umożliwiają bardzo częste podróże kosmiczne. Ta cała logistyka paliwa ciągle muszą być one ładowane tym samym paliwem, limity wagowe i szkody środowiskowe, i tak dalej, e, powodują to, że mamy rakietę Maska, e, która tak naprawdę może zrobić to samo, co NASA zrobiła już ponad 60 lat temu. No ale dwa lub trzy razy ta rakieta sobie tam wyleci, zanim eksploduje. No i oczywiście, no i od czasu do czasu załapie się tam w kosmos jakiś kolejny miliarder, który zapłaci niesamowitą sumę pieniędzy. No i to jest takie zdumiewające odkrycie, nad którym wszyscy tutaj... Kłaniają się. Jego ta inna firma, Boring Company, to ta, która drąży głęboko jakieś tunele pod ziemią, aby na przykład zmniejszyć korki w miastach. Nic nowego: Musk po prostu wymyślił jako nowe metro, ale gorsze, bo mniej wydajne, droższe do zrobienia i bez żadnych planów jakiegoś awaryjnego wyjścia na wypadek. Jakiegoś pożaru czy innego no, wypadku. Gdyby coś złego wydarzyło się w tym metrze, ludzie nazywają to, to metro śmierci. No ale Mask znalazł wytłumaczenie, bo usprawiedliwia się mówiąc, że jest to taki eksperyment wspierający później drążenie tuneli na Marsie, kiedy, kiedy tam się przeniesie. Dodam jeszcze, że niezwykle rzadko zdarza się w naszych czasach. Tak, aby jedna osoba miała naprawdę oryginalny pomysł lub własnoręcznie coś wymyśliła. Już nie ma Leonardo da Vinci w naszych czasach. Do wielkiego przełomu potrzeba w tej chwili setek maleńkich innowacji, tysięcy inżynierów i naukowców, których ta kulminacja tych naukowców, tej ich pracy doprowadza do właśnie małych postępów ale to jest ta wspólna prata, praca. To, co tak naprawdę Elon Musk robi dobrze, to nie żadna wynalazczość, ale kalkulowane podejmowanie ryzyka i testowanie limitów. W wyjątkowy sposób potrafi to robić i to przyspiesza rozwój jego projektów. Poprzez takie wykorzystywanie finansowych zasobów, które dają mu elity, albo dawały mu elity przez długi czas. I te, te, te elity, które w niego właśnie inwestują, czy inwestowały w przeszłości. Może teraz naświetlę troszeczkę faktów z biografii e, Ilona Maska. No, wszyscy wiemy, urodził się 28 czerwca 1971 roku w stolicy Republiki Połud Południowej Afryki w Pretorii. Wychował się wraz z dwójką młodszego rodzeństwa. Jego matka, znana jest jako mm, Mia, urodzona w Kanadzie, była modelką, dietetyczką. Ojciec Errol to tak, to inżynier, elektrotechnik, pilot, żeglarz, konsultant i deweloper. Nie trzeba dodawać, że Elon urodził się w takiej bardzo Bogatej rodzinie fortuna mu sprzyjała. Taca fortuna tylko się ca cały czas powiększała. A jego ojciec no, w pewnym momencie natknął się na taką doskonałą okazję. Sprzedał swój prywatny odrzutowiec w tamtych czasach. Tam takich włoskich biznesmenów. Zamian za to dostał chyba pół zambijskiej kopalni szmaragdów. I to dało rodzinie dostęp do wszelkiego rodzaju bogactw, jakich, jakich kiedykolwiek no, pragnęli osiągnąć. Także takie stwierdzenie, że mask pochodzi z prostego ludu no, i był biednym dzieckiem w południowej Afryce, wychowanym w normalnej rodzinie, jest bardzo, bardzo przesadzone. No jednak na całym świecie wszystko zależy od tego, kogo, kogo zapytasz i w jakim czasie to zrobisz. Ilan um, um, no, sam mówił kiedyś, e, że był szczęśliwy, i opowiadał o kopalni ojca, tam chyba w 2014 roku. Ale od tamtej pory zaprzecza, a, że kiedykolwiek ta kopalnia istniała. Co się właściwie takiego stało? Może wiadomości o wykorzystywaniu apartheidu dla zdobycia fortuny rodzinnej nie są już mu na rękę? To one by poplamiły jak gdyby jego wizerunek. Teraz po prostu on po prostu powinien zapomnieć o tym i traktować tą historię jako. Powietrze, ale w wywiadzie udzielonym dla Business Insider z 2018 roku stwierdził, że to, 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 cytat mieliśmy tyle pieniędzy, że czasami nie mieściły się w sejfie. Jedna osoba musiała je upychać, a inna zatrzasnąć drzwi sejfu, aby nie wyleciały. I tak te banknoty i tak wciąż wystawały z sejfu, a my w pewnym sensie wyciągaliśmy je i chowaliśmy do kieszeni. Tatuś Errol woził dzieci do szkoły Royce, Roycem, kabrioletem. Dzieci miały rasowe konie. Tatuś też, którego taka propos Ilan w wywiadach mówił wielokrotnie, że nienawidzi. Walił się wręcz, jak wspaniały styl życia zapewnił rodzinie, um, z którymi nie, ka to nie każdy w tak w aparhajdzie, w RPA uh, no, mógłby sobie się utożsamiać. Uh, tak tylko delikatnie mówiąc. To większość w tamtym czasie no, miała uh, nędzę wokół siebie. Reasumując, w tamtych w tamtym czasie Ilon należał do takiej bogatej mniejszości, której zapewniono lepsze możliwości edukacji, opieki zdrowotnej, co dało mu znaczną przewagę w porównaniu z mniej uprzywilejowanymi takimi grupami no w czasach tego apartheidu RPA. Co prawda, jako introwertyk, miał problemy w szkole, nawet był pobity. Ale od najmłodszych lat wyróżniał się taką um, cichą, ale intensywną osobowością. May, mama, była oszołomiona błyskotliwością jej syna. Lekarze ustalili nawet w pewnym momencie, że chłopiec prawdopodobnie jest głuchy, bo on nie, miał, nie chciał mieć kontaktu e, e, z zewnętrznym światem, jakby mały. W odpowiedzi nawet rodzice Maska usunęli mu chirurgicznie migdałki gardłowe, mając nadzieję, że przywróci mu słuch. Ta operacja nigdy tego nie róbcie. To są bardzo potrzebne organy. Ja mam wideo na swoim kanale, że migdałki są takim narzędziem naszego układu. Odpornościowego, które jest niezbędne do rozpoznawania wszelkiego rodzaju intruzów. Kiedy to na przykład no, ta operacja i wszystkie te działania nie, nie zmieniły jednak zachowania młodego no, maska, a mama zdała sobie sprawę, że jej syn nie ma żadnego ubytku słuchu, po prostu. Spędza dużo czasu myśląc tam nad czymś w swojej głowie, marząc i wymyślając różnego rodzaju niesamowite historie. Teraz, jak popatrzymy na inwestopidię mask mówi się tam, że mask był również maltretowany werbalnie, emocjonalnie przez swego ojca, z którym mieszkał po rozwodzie rodziców. Mówiąc o swoim dzieciństwie, Musk często mówi, że to całe zastraszanie ojca utrudniało mu dorastanie. Przez wiele lat nie miał żadnego wytchnienia, jakby był młody, to w szkole. Ścigają go ciągle jakieś gangi, które próbowały go właśnie pobić, a potem, kiedy wracał do domu, tam też było okropnie, bo ojciec go non-stop no, szykanował i tam ustawiał. Pomimo jednak ciągłych udręk, jakie mask znosił w swoim młodym życiu, znalazł ukojenie. W dramatycznych bitwach dobra ze złem, w komiksach i powieściach science fiction, do których miał dostęp w tamtym czasie na każdym rogu, w kioskach. Dorastając, doszedł do przekonania, że powinien wykorzystać swoją inteligencję, aby uczynić świat lepszym miejscem do życia. Jako młody chłopiec, nawet no, zaprogramował swoją własną pierwszą grę komputerową, którą tytułował Blaster, miał wtedy chyba 12 lat. Była taka gra w stylu obcy atakują ziemię, no i tam się trzeba bronić. Pamiętajmy, że to był rok 1980. Czwarty, to były jeszcze dekady przed e, dzisiejszym pokoleniem dwunastolatków, które tam już nie mogły oderwać się do na przykład iPada. A kilka poważnych magazynów komputerowych, chyba magazyn PC e, czy tam Office Technology uznał tą jego grę Blastar e, za niezwykle imponującą, że nawet kupił e, ten od Ilona, dając wtedy jemu chyba tam 500 dolarów. No, taki czek. No, i to zapewne już wtedy pobudziło ambicje młodego Maska. On się po prostu w, tych, w tym momencie zaczął rozwijać. A Podobno w wieku 16 lat próbował nawet otworzyć własny biznes z grami tymi arkadowymi na rogu ulicy niedaleko swojej szkoły średniej. No i tam, ale jednak miasto, jak się dowiedziało, to, to, to wszystko mu mm, zablokowało. Także chodzą plotki, że aby uniknąć obowiązkowej służby wojskowej, on po prostu uciekł z Afryki Południowej. Um, jak to zrobił, to, to do, do końca nie było wiadomo, um, ale no, nie każdy Tata w tamtym czasie miał udziały w kopalni szmaragdów w Zambii. Posiadanie takiej wpływowe, wpływowej rodziny z odpowiednimi zasobami i um, konekcjami zapewne pozwoliłoby uniknąć mu służby wojskowej, ale. Zamożność rodziny ostatecznie no, pozwoliła mu na pewno, to wiemy, przenieść się do Kanady, gdy był nastolatkiem. Prawda była taka, że jego rodzice rozwiedli się. I od 1980 roku on zamieszkał z tatą, i była to decyzja, która no, była niefartowna. On cały czas mówił, że żałował tej decyzji, ponieważ ich związek był czymś więcej niż tylko takim burzliwym związkiem. Mask ciągle mówił, że ojciec miał poważne problemy, opowiadał, że był wyobcowany wobec ojca i ojciec jego był taką okropną istotą znęcającą się emocjonalnie nad swoimi dziećmi poprzez całe życie, no co nie jest za bardzo zaskakujące, jeżeli, jeżeli wiadomo teraz, że jego ojciec no, jakby miał na boku dziecko ze swoją pasierbicą, miał to od 40 lat młodszą od niego, ale po uzyskaniu kanadyjskiej wizy, czy też nawet obywatelstwa, już w tej chwili nie pamiętam, bo jego mama przecież była Kanadyjką, Elon przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczęszczał na Uniwersytet, uniwersytet w Pensylwanii i tam ukończył z tytułem Bachelor of Arts w dziedzinie fizyki i Bachelor of Science w dziedzinie ekonomii. W połowie lat 90., kiedy przeniósł się do San Diego, planował tam uzyskać stopień doktora na Uniwersytecie Stanforda, no ale jak tam się przeniósł, to bardzo szybko zmienił kurs, obserwując jak firma Netscape wychodzi na giełdę z ceną około 3 miliardów dolarów, wtedy chyba to było, pamiętacie, Netscape to taki pierwszy Google. Ja to dokładnie pamiętam. To, to była jedna z pierwszych przeglądarek, gdzie można było sobie no, zobaczyć zdjęcia, zobaczyć normalne literki, a nie tylko tekst na ekranie, kiedy się połączyło internetem. No, to, to był naprawdę wtedy przełomowy czas. Zresztą, mask, tak jak mówiliśmy od początku, był przez całe życie. Fanem komputerów i, i tych wszystkich historii science fiction był zakochany w potencjale takiego konsumenckiego internetu. Rzucił studia w Stanford i po zaledwie dwóch dniach, tak jak tam chyba, czy tam trzech dniach, jak, jak zaczął się uczyć, i rzucił i, i wpadł w wir pogoni za pieniędzmi. W czasie tego boomu pod koniec lat 90. tych datcomów, to był chyba najdogodniejszy moment, jaki można sobie wyobrazić dla takiego faceta jak Elon, który zostaje wtłoczony jak gdyby w te mechanizmy Doliny, Doliny Krzemowej. I on miał o wiele miał mnóstwo pomysłów um, i, i te pomysły podłapywali słynni miliarderzy a, no i zaczęli go popychać do przodu tego młodego maska no i tak to się tak naprawdę zaczyna Elon wypływa na powierzchnię a, zakładając różnego rodzaju datkamy które sprzedaje później z milionowymi zyskami większym firmom Um, tu nie będę wchodził w jakieś szczegóły, to możecie sobie doczytać wszędzie. Um, ta jego najsłynniejsza, pierwsz, ten, ten pierwszy datkam, nazywa się X.com i um, on zawsze imponował potencjalnym inwestorom, na przykład budując gigantyczną, fałszywą obudowę wokół mniejszego jakiegoś komputera, aby wyglądał jak taki na przykład zamek błyskawiczny, i to wtedy sprawiało wrażenie jakiegoś ogromnego superkomputera, ale tak naprawdę to, to, to czymś takim nie było. I to rozpoczęło taki taki, taki, niepokojący, taki niepokojący schemat okłamywania inwestorów. Um, który zdawał się towarzyszyć uh, Elonowi przez całą Jego karierę do tej pory um, On powiedział Kiedyś, że on chciałby być Na okładce tam, Timesa, Rolling Stones uh, To by było tam super Fajne, on chciałby być sławny Tak opowiadają jego Przyjaciele z tamtych lat W rzeczywistości uh, Elon Dbał bardziej o wizerunek swój własny niż cokolwiek innego, a siła napędowa wszystkich przedsięwzięć biznesowych Ilona opierała się bardziej na samym Ilonie, czyniąc z niego kult jednostki, niż no, faktycznie on poprzez swoje działanie ulepszał świat w taki bezpośredni, jakiś namacalny sposób. Przeglądając listę jego osiągnięć, wielu błędnie przypisuje Elonowi założenie np. firmy Paypal, podczas gdy w rzeczywistości nie zrobił tego zupełnie. Jego ta firma x.com połączyła się z inną firmą, która już od roku wcześniej stworzyła system Paypal i korzystała z niego. Elon obiecał zrewolucjonizowanie bankowości internetowej, wrzucił nawet 12 milionów dolarów na, na tą firmę ex.com. Jedyne co mu się udało zrobić, to rozmawiać o, o wielkich planach i wymyślić kilka fałszywych obietnic dotyczących oprogramowania bankowości internetowej, aby przyciągnąć inwestorów. Prawda była taka, że ich technologia była wadliwa, miała wiele rażących wad. Jedną z nich była to, że pozwalała nawet użytkownikom na przelewanie pieniędzy z dowolnego konta w krajowym systemie bankowym, używając na przykład tylko numeru konta. Wszyscy czuli się tak, jakby Elon obiecał im cały wszechświat, ale w zamian nie dostarczał nic, nawet w tym przybliżeniu najmniejszym. Skracając całą historię, Elon był podejrzewany o nieujawnianie nie zarządowi ważnych szczegółów finansowych. Coraz więcej osób kwestionowało jego decyzję. Zorganizowali więc w tym PayPalu taki mały zamach stanu. Aby obalić go jako dyrektora generalnego i zastąpić go innym, i on został usunięty ze stanowiska kierowniczego w PayPalu. W momencie kiedy leciał do Australii na miesiąc miodowy. Elon także nie jest założycielem Tesli, pomimo tego, że to kłamstwo jest nieustannie rozpowszechniane w internecie. Prawdziwymi założycielami firmy są Martin Eberhard i Mark Turpin, którzy formalnie. No, za, wystartowali Teslem w lipcu 2003 roku, a dopiero w lutym 2004 roku e, Elon wszedł na pokład, e, stając się największym akcjonariuszem z inwestycją w wysokości chyba tam 6 czy 7 milionów dolarów. E, no i został w ten sposób prezesem zarządu, ale dopóki nie został dyrektorem generalnym, no, nie był dużą częścią tej firmy. Nawet teraz, ponieważ niektóre z jego jedynych patentów dotyczących projektów drzwi i mechanizmów ładowania, które, które sprawiają, że ładowarki Tesli są dostępne wyłącznie dla Tesli, ten jego patent dotyczy, dotyczy tylko tego punktu połączenia, a nie kabla, na przykład, ani technologii tego ładowania, tylko to, ten kształt i mechanizm blokujący port ładowania. A więc to na tym się kończą te wszystkie innowacje, które wprowadził um, Musk do Tesli. Kończąc w ogóle tem, temat te, firmy Tesli, trzeba podkreślić, że. Um, Mask na przykład był wściekły na założycieli Tesli, po tym jak nie wymieniali jego imienia jako założyciela bardzo często. Elon miał obsesję na tym punkcie. Bycia właściwie twarzą wszystkiego, do czego się dotknął. Prawdopodobnie to, co go wpędziło w szał, to że jeden z założycieli, ten Eberhard, ignorował go tak bardzo i nie mówił, że jest założycielem, co było zresztą prawdą. No, ale to spowodowało, spowodowało burzę procesów sądowych i no, kontraprocesów. Tam się sądzili bardzo długo. I w ostateczności Elon nadał sobie tytuł założyciela, a Eberhard został zmuszony do odejścia. Ostateczna taka ugoda między nimi została zawarta poza sądem, ale trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek Eberhard nie żywił razy do, do Elona, który wyrzucił go z własnej firmy. Pokazuje to w rzeczywistości tym, kim jest Elon Musk. W gruncie rzeczy jest wciąż tylko takim bezdusznym biznesmenem. Nie chcę wspominać o bezsensowności używania elektrycznych samochodów, jako te, te elektryczne samochody są jakby zba, zbawieniem ekologicznym bo jest to zupełnie odwrotnie, to toksyczne produkty zanieczyszczające jeszcze bardziej naszą planetę, ale oczywiście marketingowo chwalą się te wszystkie firmy samochodowe, które produkują elektryczne samochody, że przyczyniają się do ratowania planety co jest kompletnie ironicznie nieprawdą biorąc pod uwagę ile pieniędzy takie firmy zarabiają tak jak Tesla na przykład na sprzedaży swoich kredytów tak zwanych węglowych no ale mimo tego produkcja samochodu Tesli nadal nie jest opłacalna mimo że są tak drogie, że się tak niby dobrze sprzedają ich deklarowanym celem jest no Przyspieszenie światowego przejścia na zrównoważoną energię kolejne kłamstwo. Ale rzeczywista strategia Tesli opiera się na dobrych intencjach rządowych, programów klimatycznych. To wszystko. Firmy zdobywają kredyty węglowe za redukcję emisji i muszą ją wydać później, gdy emitują zbyt dużo. Tesla dużo zarabia, a następnie Sprzedaje i, e, tych, tych kredytów, dużo zarabia na tych kredytach, a następnie sprzedaje je innym firmom. Na tej sprzedaży utrzymują w ogóle całą rentowność produkcji więc zasadniczo zarabiają na zanieczyszczeniach e, zanieczyszczeniach, które produkuje e, też z drugiej strony siostrzana firma SpaceX, wystrzelewując w kosmos rakiety, które czasami Wybuchają i to powodują dużo, dużo zanieczyszczeń. Nie będę tu wchodził w szczegóły innych firm Elona, ale to jest tak, podobnie. Elon prezentuje się jako król wynalazków, innowacji, a w rzeczywistości spija nektar wyprodukowany przez rzesze innych ludzi. Trzeba na koniec może dodać ostatnie informacje o o sztucznej inteligencji i Twitterze. Próbuje nasz kochany Elon przekonać ludzi, żeby zwrócili uwagę na AI i żeby w ogóle uregulować tą sztuczną inteligencję. Ale AI to no, takie, powiedzmy, taka nowinka, o której Elon mówi, że jest zagrożeniem dla ludzkości. Że AI zniszczy ludzkość, no tutaj sobie zakłada na boku firmę o nazwie Neuralink, która ma rozwijać sposoby łączenia komputerów z ludzkim mózgiem co innymi słowy, innymi słowy znaczy podłączenie się bezpośrednio do ludzkiego mózgu z chmurami AI. Jeśli tu się zatrzymamy na chwilę, to chyba trzeba powiedzieć, że Elon mówił, że AI, sztuczna inteligencja, to może być koniec ludzkości. Dlaczego w takim razie angażuje się w firmę, która to robi? I co przychodzi mi do głowy, to takie porównanie właśnie dobry policjant i zły policjant. Tutaj Elon Musk jest dobrym policjantem, któremu zależy na ludzkości, zależy mu na wolności słowa i w ogóle na rozwoju i tak dalej. Martwi się o, o sztuczną inteligencję, podczas gdy inni, inni źli policjanci, jak Ray Kurzweil z Google, futurysta globalista kompletny e, mówi całkiem otwarcie, że do 2030 roku wszyscy będą podłączeni do takich programów komputerowych, do wielkiej chmury, do AI i będą jedną częścią tego. E, czy też, nie będziemy mówić o innych globalistach, bo mi się nawet nie chce, tu przewraca mi się żołądek, jak o nich pomyślę, ale, ale inni ci źli aktorzy na tej scenie Mówią to samo, że będziemy, nasz ludzki mózg będzie łączył się przez te wszystkie połączenia z mikroprocesorami do chmur. No, i te połączenia ze sztuczną inteligencją będą robić nas coraz lepszymi ludźmi, takimi no, robotami, półrobotami. Będziemy myśleć szybciej, będziemy wiedzieć więcej. Ja nie jestem przeciwny rozwojowi technologii, ale jeśli ta technologia może pomóc naprawdę ludziom, na przykład no. Którzy mają problemy jakieś fizyczne czy mentalne, no to jest okej, okay. nie, nie mają jakichś kończyn i, i te kończyny zaczynają działać, są sterowane przez jakieś mikroprocesory połączone z mózgiem. Jestem za tym, aby im ta technologia pomogła, a nie jestem za technologią, która ma nas kontrolować. Ilon może sobie mówić, co chcę, jak chcę, w jaki sposób chcę, ale tak naprawdę to jest taka po cichu. Sprzedaż nam pomysłów, które sobie tam no, łapiemy, jak jesteśmy łapani, jak ryby na haczyki, ale prawdziwym powodem tego, co robi, jest kontrolowanie całej ludzkości poprzez właśnie sztuczną inteligencję. No i teraz możemy zadać pytanie Ilonowi. Może nam Ilon odpowie, jak na przykład zbudować taką inteligentną chmurę, która będzie dookoła całej planety, no i w ten sposób umożliwi połączenie wszystkich ludzi, którzy mają tutaj gdzieś tam w głowie chipa, i żeby się mogli łączyć z sobą. Jeśli Teraz Wam powiem, że taka chmura już jest w budowie. I to, co mówił Kurzweil i inni globaliści, można to zrobić właśnie poprzez budowanie całej siatki satelitów na niskich orbitach, które będą no, cały czas okrążały Ziemię w każdej chwili. No, i kto to robi? Elon to robi, bo już zaczął wystrzeliwanie i umieszczanie na tych niskich orbitach do 40 tysięcy satelitów, które, które stworzą tak zwany system Starlink. Także Elon Musk, Starlink i ten. Ten jego, ten, tego firma SpaceX, która wynosi te satelity. Czy tak naprawdę to pomoże przejęciu kontroli sztucznej inteligencji nad nami, czy nie? Jak myślicie? Czy to ostrzeganie Ilona Maska ludzi przed AI. Jest no, takie życzliwe, czy też szczere, czy też nie. Czy wprowadzenie do wszystkich mózgów na Ziemi tych wszczepionych mikroczypów, czy teraz nanoczypów, aby uzależnić ludzi od tej technologii, jest okej, okay, czy też nie jest okej. Okay? I jak Ilan w tym wszystkim no, pozycjonuje się. No ale zostawmy tego biednego Ilona, bo dzisiaj oficjalnie ten cały Deep State już zaczął go atakować, pokazywać, że on jest takim wrogiem numer jeden. Ten odwet Deep State już się oficjalnie rozpoczął. I teraz wiemy, że mamy rozpoczęte nawet trzy procesy oddzielne i to są dochodzenia federalnych agencji w sprawie Elona Muska za odwet na tą rewolucję w Twitterze, którą przeprowadza. To jest, to jest taka wojna niby przeciwko Elonowi, bo wystąpił oficjalnie przeciwko tej całej, parlamentarnej klasie politycznej oni tak chcą nam pokazać, że Elon zaczął wierzyć że ostatecznie no zniszczy i pokona tego wirusa tak zwanego przebudzonego umysłu i cenzury globalistów federalni oficjele rozpoczynają już w tej chwili trzy oddzielne dochodzenia w sprawie działalności Elona Maska październiku rozpoczęło się takie postępowanie sądowe dotyczące przejęcia Twittera przez Zilona i ogłoszono, że władze federalne właśnie są w trakcie prowadzenia takiej rzeczywi rzeczywistego dochodzenia w sprawie tego przejęcia. Tam nie jest to jasne, które agencje prowadzą dochodzenie, a Twitter nie określił, jakie. Konkretnie działania obejmują te federalne agencje. Przedstawiciel Twittera po prostu stwierdził, że władze badają zachowanie maska związane z umową. No jednocześnie szeroko rozpowszechniane są doniesienia, że miasto San Francisco bada takie. Przekroczenia e, Twittera pod kątem e, doraźnego wykorzystywania sypialni przez pracowników pracujących w godzinach na, na, na liczbowych lub w nocnych e, w budynkach a, Twittera. Nie to jest komiczne. San Francisco a, Chronicle. Podało, poinformowało, poinformowało, że władze miasta badają, czy budynek Twittera narusza przepisy dotyczące stref miejskich z sypialniami biurowymi. No a to oczywiście dlatego, że wymagania przepisów budowlanych w tym mieście no, dla budynków mieszkalnych są zupełnie inne niż dla budynków biurowych. No a, tak a propos, to miasto San Francisco atakuje firmy zapewniające łóżka dla zmęczonych pracowników. A zobaczcie, nie upewnia się, że bezdomni się szprycują narkotykami na każdym rogu i na przykład załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na każdym chodniku w centrum. Dzieci są ciągle narażone na tą epidemię fentanolem, i to jest priorytet. Dla tych ultralewicowych e, urzędasów z burmistrzem San Francisco, a włącznie w San Francisco jest mapa na internecie, gdzie, no, stop są nakładane tak, e, miejsca ostrzegawcze, że tutaj na tym na przykład skrzyżowaniu czy na chodniku leży kupa, którą gdzieś tam bezdomny zostawił, no i tak dalej. Także miasto kompletnie zrujnowane. Nie trzeba oczywiście dodawać, że to absurdalne i oczywiście jest umotywowane politycznie te, te śledztwo przeciwko Maskowi, ale to sprawiło, że Maskowi grozi teraz na opuszczenie no, miasta San Francisco I z, czyli e, musi prawdopodobnie ewakuować Twittera i przenieść go na stałe e, gdzieś tam w inne miejsce wynieść go z tej lewicowej Kalifornii e, tak jak to zrobił na przykład z siedzibą Tesli, e, przeniósł ją do Austin w Teksasie wygląda na to że globaliści zaczęli publicznie dawać Elonowi Czerwone kartki. Teraz trwa trzecie śledztwo, także, które dotyczy firmy Elona. Ten, tej, już mówiliśmy o tym Neuralink, ale um, powinniśmy zauważyć, że dochodzenie w sprawie Neuralink rozpoczęło się zanim Elon kupił Twittera. Obejmuje przyjrzenie się praktykom tych eksperymentów na zwierzętach, na wprowadzeniu tego chipa do, do mózgu. W celu stworzenia tego implantu komputerowego, który no, będzie się tam łączył z tą chmurą, i te, te testy na zwierzętach no, są przedmiotem zainteresowania tych, tych wszystkich federalnych agencji, które biorą w tym udział. Ale w sumie. Nikt nie uważa, że to czysty przypadek, że prowadzone są te trzy oddzielne dochodzenia federalne w sprawie jednego człowieka, który bardziej niż kiedykolwiek inny jest teraz takim zagrożeniem dla całego establishmentu, tej, tej permanentnej klasy politycznej. Elon ostatnio ostro atakuje także Fauci'ego, otwarcie wzywa do. Oskarżania doktora Fauciego napisał na Twitterze, że okłamał kongres i sfinansował badania tej, tej zwiększonej funkcji. Wszystko wygląda na to, że Musk powoli no, jest budowany dla nas, staje się takim rycerzem na białym koniu, przynoszą, przynoszącym nam wolność w każdej postaci, a zły król globalista chce nas trzymać pod pręgierzem. Ja myślę jednak, że to tylko ich gra, abyśmy się nie skupiali na ważniejszych problemach, gdyż tak jak to Wam udowodniłem, Musk gra na dwie strony. Elon Musk wie, że podstawowym sposobem unieszkodliwienia zapędów globalistów, którzy dzierżą wszelkie dźwignie władzy kulturowej, ekonomicznej czy militarnej, jest zbudowanie w równoległej naszej nowej kultury, naszej nowej ekonomii. Problem, fundamentalny taki problem dzisiejszego świata jest jednak ta dominacja radykalnego, obudzonego neomarksizmu jako takiej dominującej ideologii elitarnej klasy politycznej i wszystkich jej mechanizmów władzy, którą ta klasa obecnie monipoli, monopolizuje. To jest podstawowy problem, przed którym stoi dziś każdy z nas. Musimy przejąć inicjatywę na każdym poziomie życia, aby umożliwić rozkwit um, wiecznej wartości, jaką jest wolność dana nam przez Boga, a nie jakiegoś urzędnika siedzącego za biurkiem w Waszyngtonie czy Brukseli czy w Warszawie. To, to są nasi słudzy tak naprawdę, a nie rządzący, i do tego, do tego poziomu trzeba ich sprowadzić do poziomu sług. Dziesiątki tysięcy większych i mniejszych inwestorów i, i przedsiębiorców już, już wspólnie budują taką równoległą gospodarkę niezależną od globalistycznych powiązań. Przeważnie zbudowane są. Te siatki takie, takich lokalnych powiązań i zdecentralizowanych systemów finansowych, one już się tworzą. Ten dżin wolności, duch wolności wydostał się już z butelki i oni o tym wiedzą, więc nie pozwólmy, aby firma Neuralink... Wszczepiała nam mikroczypy w ciało, abyśmy w przyszłości stali się kontrolowalnym, takim ludzkim smartfonem. A Ilon, do ciebie to historia. I Bóg prędzej czy później osądzi cię. Może okażesz się bohaterem ludzkości, ale jak na razie wygląda na to, że jesteś doskonale zakonflowanym pionkiem. Na szachownicy, na której grają globaliści po obydwu stronach. Żegnam Was, mówił Andy Choliński.